Wśród wyrażeń niewerbalnych MASIV wyróżnia się szczególnie fascynująca dziedzina mowy ciała. Znaki, które mogą wskazywać na czułe skłonności kobiety. Od dyskretnych spojrzeń po wymowne gesty, sztuka odczytywania wskazówek może być zarówno tajemnicza, jak i ekscytująca. Więc w tym filmie omówimy 5 sygnałów cielesnych, że on cię lubi. Pierwszy znak. Naśladuje twoje gesty i ruchy. Nieświadome powtarzanie to podświadome powielanie języka ciała innej osoby. Kiedy ktoś cię lubi, może naśladować ruchy drugiej osoby, niezależnie od tego, czy chodzi o skrzyżowanie nóg, poprawianie włosów, czy po prostu pochylanie się podczas rozmowy. Drugi sygnał. Ciągle się wokół ciebie pielęgnuje. Komunikacja niewerbalna odgrywa fundamentalną rolę w relacjach międzyludzkich. Nieświadome gesty i działania często ujawniają więcej niż słowa. Wśród tych niewerbalnych wskazówek, dbanie o siebie zajmuje poczesne miejsce. Kiedy człowiek spotyka kogoś, kto go pociąga, nasila się jego instynktowna chęć zrobienia dobrego wrażenia. Trzeci znak. Czuła się z tobą na tyle dobrze, że mogła cię dotknąć. Często mówi się, że czyny mówią głośniej niż słowa, aby wyrazić emocje i uczucia. W romantycznych związkach dotyk może przekazać silne przesłanie. Fakt, że osiągnęła ten stan świadczy o tym, że w twojej obecności czuje się bezpieczna i spokojna. Czwarty znak. Podczas rozmowy przechyl jego głowę w swoją stronę. Kiedy rozmawiają, jej ciało odsłania znacznie więcej, niż zdaje sobie z tego sprawę. Pochylenie głowy w twoją stronę wskazuje, że ceni to, co mówisz i chce cię usłyszeć i zrozumieć na bardziej intymnym i osobistym poziomie. Piąty znak. Niekontrolowanie się rumieni, gdy się do niego zbliżasz. Jej mimowolny rumieniec nie jest czymś, co może łatwo kontrolować. Jest to instynktowna reakcja, zewnętrzna manifestacja ruchów serca. Za każdym razem, gdy się pojawiasz, fala emocji atakuje jej istotę, powodując, że jej policzki przybierają różowy odcień. Jest to fizyczny znak emocjonalnego świata, którego doświadcza w twojej obecności. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli ci się podobało, daj, lubię to, i zasubskrybuj, aby otrzymywać kolejne filmy.